serdecznie, gorąco witam wspaniałe kobiety, kobiety ostrowskie, dzielne, odważne, ale potrzebujące zmian i oczekujące na te zmiany. Na dzisiejszej konferencji z wielką radością witam również i goszczę w Ostrowie Wielkopolskim panią poseł Karolinę Pawliczak, która jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Rzeczypospolitej w zbliżającej się kadencji. Pani Karolina Pawliczak jest na drugim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej i z pewnością te wybory wygra, o czym jesteśmy głęboko przekonani, i będzie godnie reprezentowała wszystkie potrzeby, postulaty kobiet z naszego okręgu i nie tylko. Skąd ta potrzeba zorganizowania tej konferencji i spotkania się tutaj z paniami i ze wspaniałym przedstawicielem płci męskiej w Ostrowie na rynku? Otóż od 8 lat rząd PiS systematycznie i skutecznie ogranicza prawa kobiet. Systematycznie i skutecznie lekceważy potrzeby kobiet. Doznajemy tego na każdym kroku, ale z roku na rok coraz mocniej. I takim najjaskrawszym tego przykładem były nie jedna, nie dwie, nie trzy sytuacje kobiet, które znalazły się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji zdrowotnej i potrzebowały natychmiastowej pomocy medycznej, z czym się nie spotkały, i kobiety umierały. To jest straszne. Polskie kobiety umierają w szpitalach, ponieważ nie jest im udzielana na czas i odpowiednia pomoc medyczna. To są standardy krajów trzeciego świata. To nie jest XXI wiek. Jesteśmy tu po to, żeby wszystkim wam powiedzieć, że kiedy my wygramy wybory, a wygramy te wybory 15 października, to zaledwie za kilkadziesiąt dni będziemy walczyć o prawa kobiet i pozmieniamy wszystko to, całe to zło, które PiS przez te 8 lat wyrządzał polskim kobietom. Bardzo proszę, aby pani poseł Karolina Pawliczak powiedziała o kilku propozycjach, które ma już przygotowana Koalicja Obywatelska, propozycjach, które wychodzą naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom polskich kobiet. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję, pani senator. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę konferencję prasową. Ja mogę jedynie potwierdzić naszą współpracę, taką współpracę długoletnią, bo przez całą kadencję. I mogę też potwierdzić aktywność pani senator tutaj w regionie. Wielokrotnie współpracowałyśmy, stąd też i ta wspólna konferencja na zasadzie wsparcia, bo nie traktujemy tego jako konkurencja, tylko właśnie wsparcie, bo z tego wsparcia i ze współpracy może być zawsze wiele dobrego, i mamy, myślę, że to samo zawsze zdanie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie związane z kobietami, dla kobiet dedykowane w aspekcie projektu Bezpieczna Kobieta, to jest projekt, który został już przyjęty przez Platformę Obywatelską, szerzej przez Koalicję Obywatelską, w którym zawarte jest mnóstwo ważnych, wartościowych i szczególnie w tych czasach istotnych punktów, o które będziemy zabiegać, dbać i, tak jak pani senator powiedziała, uchylać to całe zło, które się wydarzyło w tej kadencji. Bo nie będzie nam Kaczyński dyktował, do których gabinetów ginekologicznych mamy pójść. Nie będzie nam mówił, że klauzula sumienia to jest wartość leczenia. My mówimy zdecydowane nie. Stąd nasza konferencja prasowa, która dedykowana jest przede wszystkim kobietom i do kobiet, naszych ostrowskich kobiet, zwracamy się głównie o wsparcie. Ja pamiętam strajk w 2020 roku, wielki pochód ostrowskich i tutaj z regionu kobiet po tym haniebnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie panie tutaj w większości z rodzinami wyszły na ulicę, demonstrowały. To była tak silna emocja, tak wiele emocji w tym czasie wyzwolonych, i wierzymy głęboko, że i na te wybory te emocje uda się wyzwolić, po to właśnie, by ten głos szczególnie tu w tym miejscu był słyszalny. A o czym chcemy mówić, szanowni państwo, i co będziemy legitymować, i co będziemy wprowadzać? Otóż oczywiście aborcja do 12 tygodnia ciąży, to o czym mówimy niejednokrotnie, musi być uchylony ten zły wyrok, haniebny Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj
niestety sprawia, że kobiety w szpitalach mogą umierać i umierają. To jest po prostu nieprawdopodobna sytuacja, że w tym wieku kobiety nie mogą, idąc do szpitala, walczyć o swoje zdrowie i życie, a są pozostawione same sobie. O tych sytuacjach niejednokrotnie słyszeliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku. Mówimy również o bezpłatnej antykoncepcji. Mówimy o bezpłatnych badaniach prenatalnych, tak istotnych i przecież ważnych. Mówimy o metodzie in vitro, bezpłatnej metodzie leczenia niepłodności w wielu miejscach w kraju finansowanych przez samorządy, bo oczywiście zrujnowany temat, zamknięty w 2016 roku przez ministra Radziwiłła, bo poprzednicy, czyli mówimy oczywiście o rządzie PO-PSL, ten projekt w formie rządowym został wprowadzony w naszym kraju. Natomiast PiS zdecydował, że zostanie on uchylony, zniszczony, a pamiętajmy o tym, że blisko 100 tysięcy dzieci z tej metody w Polsce się urodziło. Także bezpłatny projekt in vitro w każdym mieście, w każdej gminie finansowany ze środków publicznych, rządowych. To jest niezwykle ważne i niezwykle dla nas istotne. Kolejny punkt. Polskie kobiety przez te 8 lat po to, żeby mówić o swoich potrzebach, po to, aby nie zgadzać się na zastaną i coraz bardziej skomplikowaną sytuację, wychodziły na ulicę. Wychodziły na ulicę i krzyczały o swoich prawach. I to, w jaki sposób były traktowane polskie kobiety, bo były bądź potraktowane gazem, bądź potraktowane pałką teleskopową, jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie kobiet. W związku z tym, my słuchając wszystkiego tego i mając pełną świadomość, jakie są potrzeby kobiet, jak bardzo źle były potraktowane przez te 8 lat, doskonale wiemy, że należy zmienić kilka przepisów prawnych, szczególnie w kodeksie karnym, szczególnie we wszystkich tych międzynarodowych konwencjach, co do których Polska wyraziła zgodę, które zaakceptowała, a które ostatnio przez rząd PiS są poddawane wątpliwość poprzez odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, na przykład zapisów konwencji stambulskiej, która jest międzynarodową umową prawną dotyczącą ochrony kobiet, dzieci i mężczyzn również przed przemocą. W związku z czym istnieje pilna potrzeba zmiany, na przykład definicji gwałtu, która w polskich przepisach prawa jest oparta na konieczności wyrażenia sprzeciwu. Natomiast wszystkie międzynarodowe gremia, wszyscy eksperci mówią, że należy to oprzeć na konieczności, potrzebie wyrażenia zgody. Ewentualny brak zgody może być potraktowany jako podstawa do procedowania sprawy gwałtu. To jest jeden z bardzo ważnych postulatów, który jak najszybciej, jak tylko zwyciężymy, będziemy realizować. Co więcej, zależy nam na tym, aby aktywizować kobiety, aby kobiety jak najszybciej mogły podejmować pracę po urodzeniu dziecka. Aktywizacja kobiet i utrzymanie ich w stałej, dobrej kondycji i podtrzymania ich kompetencji, które zdążyły nabyć w pracy, jest bardzo ważna. Stąd ten pomysł tak zwanego babciowego, który ma zapewnić możliwość sfinansowania opieki dla dzieci, malutkich dzieci w żłobku bądź w jakimś innym systemie opieki dzieci do lat 3, jest jednym z takich postulatów, który pozwoli wrócić kobietom na rynek pracy. I te kobiety, które wrócą na rynek pracy, będą tak naprawdę same mogły sfinansować sobie w efekcie to babciowe, które z budżetu państwa będzie tymże kobietom wypłacone celem opieki nad ich dziećmi. Kolejnym ważnym, bardzo ważnym, istotnym postulatem, który będziemy realizować, jest żłobek w każdej gminie. Dziś, szanowni państwo, blisko 50% polskich gmin nie ma żłobków. Nie ma miejsc, w których można by zaopiekować się dziećmi do lat 3. My chcemy to naprawić. To jest jeden z bardzo ważnych, bardzo istotnych postulatów. Witamy Panią bardzo serdecznie. Zapraszamy. Zapraszamy do nas.
jedną z takich najważniejszych potrzeb kobiet jest oczywiście opieka zdrowotna kobiet oparta o najwyższe standardy unijne, najwyższe standardy europejskie. Wśród tych potrzeb oczywiście jest bardzo istotnym zadaniem i problemem do rozwiązania przez nas opieka onkologiczna, a co za tym idzie dalej, powiększenie liczby różnych programów, które mogłyby zwiększyć całą paletę programów sprzyjających profilaktyce onkologicznej. Profilaktyka w polskiej ochronie zdrowia leży kompletnie. My leczymy już stany onkologiczne bardzo zaawansowane. Lepiej inwestować w profilaktykę, lepiej inwestować w edukację niż zmagać się potem ze stanami, które są już bardzo często nie do wyprowadzenia. Na ten moment to są takie najważniejsze postulaty, natomiast ścisły program związany z ochroną zdrowia będzie wkrótce zaprezentowany przez Koalicję Obywatelską, a tymczasem zachęcamy wszystkich Państwa do spotkania w Tarnowie. Tam organizujemy dużą konwencję programową Koalicji Obywatelskiej. Przedstawimy 100 pierwszych 100 kroków na 100 pierwszych dni, 100 konkretów. Liczymy na obecność wszystkich Państwa. Liczymy też na to, że 1 października spotkamy się w Warszawie na Marszu Miliona Serc, na który wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Pokażemy naszą moc, naszą siłę. Pokażemy, że sprawy Polaków mamy w swoich sercach i że zawalczymy o to, aby w Polsce było jeszcze normalnie, aby Polska była piękna, uśmiechnięta i szczęśliwa. Życzmy sobie tego z całego serca. By kobiety były szczęśliwe. No, kobiety były szczęśliwe, ale jeszcze dodam, bo to, pani senator, to jest też dość istotne, a myślę, że może i najważniejsze, że nie słowa, ale czyny i fakty, bo na listach Koalicji Obywatelskiej jest najwięcej kobiet. I najwięcej kobiet jest na pierwszych i drugich miejscach, no, można powiedzieć preferencyjnych. Więc to jest dowód na to, że stawiamy na kobiety, jesteśmy z kobietami, pracujemy dla kobiet i legitymujemy to, o czym dzisiaj wspólnie powiedziałyśmy. Bardzo dziękuję mediom, które przyszły na naszą konferencję. Wyrażamy jednocześnie zaniepokojenie, że nie przybyły również te media, na których nam zawsze bardzo zależało, ale doceniamy tym bardziej obecność pani redaktor Ewy Bardawy, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy.